Właśnie wracam z domu mojej dziewczyny od niej i się mega rozpadało, jest mega ciemno i kolory takie już są bardzo szare, ciemne. Nie ma mojej wioski kolorowej, która była zawsze uśmiechnięta. Czemu tu deszcz pada i dlaczego zrobiło się aż tak ciemno, ja się pytam. Ej, kto rozpadał ten... Ej, co jest walną piorun? Ale jak mocno w dom Patty! Widzieliście to? Ej, co to było? W dom Patty? Drugi raz! Drugi piorun! Dobra, uciekamy. W nogi, szybko! Dobra, uciekam, zwijam się! Idziemy pod ten, się schować może tutaj, ale dachu nie mam. O nie, przestraszyłem się. Mega mocno walnął piorun. Dobra, idziemy. Drugi raz! Ej, co jest? Tam teraz walnął w tym miejscu! Ej, piorun teraz uderzył w dom Sepka! Ej, pierwsze w dom Patty, teraz w dom Sepka. I gdzie teraz będzie... O nie, jak w mój dom walnie, szybko biegniemy do mojego domu, żeby nie walnął w mój dom. A, tutaj walło, co jest? W dom królowej psiu teraz walło. Jak mocno, widzieliście drugi raz. Szybko uciekamy w nogi do mojego domu, uciekamy do domu Smile. Ej, trzy pioruny walnęły w dom Patty, Sepka i królowej pszczół, we wszystkich moich przyjaciół. Oby nie walnęło w mój dom, bo jeszcze on się może rozwalić, albo popsuć, albo coś się innego może stać. Smile, co mnie straszysz, no? Ej, no bo ja się wystraszyłem, jakieś pioruny dziwne, ja nie wiem co się dzieje i musiałem się schować. Ale tutaj, wiesz? Co ty robisz w mojej chacie? To no jest mój kolega. No poczułem się tu bezpiecznie. Ej, i ty skryłeś się w mojej chacie? Wypadł no z mojej chaty, ale już. Pomożesz jakoś, no bo to jest strasznie, deszcz pada, jakieś pioruny uderzają, ja pioruny nie wiem walnęły dzieje. W dom Patty, Sepka i tak dalej, więc mega dziwne to było. Dobrze, no to chodź cały czas za mną, weźmy, przeczekajmy tą brzydką pogodę. A wy widzowie możecie wejść na mój sklep, po koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie, wpadajcie, kto by chciał. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. Dobra, a my się tutaj skopiamy. A i też pamiętajcie o subskrypcji, cokolwiek by się nie stało, to subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, z czerwonym przyciskiem tam na dole, subika możecie zostawić. No i teraz się skupiamy, dlatego, że tam nawala piorunami. Musimy bardzo uważać, deszcz dalej pada, się mega mocno rozpadało. No to nie wychodzimy z tego. O, co jest? Ej, ktoś tu stoi! A! O, dostałem! Ej, ktoś tam stał! Uciekaj! Ratuj mnie! Ej, tam ktoś stał! Czy to był Sebek? Widziałeś go? Dziwne oczy jakieś miał, ja nie wiem kto to był, to chyba Sebek był, ale jakiś tak to... dziwny. I ty idziesz się to zobaczyć. Idź czemu to zbadać. Ale ja się boję. Idź to zbadać, ej, ktoś z nas musi zejść tam na dół i sprawdzić, kto to był. Nie, ja nie idę, ty idź pierwszy. Ej, kto idzie, dobra, to ja idę pierwszy, okej, okay? Alek, trzymaj mnie za plecy i chodź razem ze mną, okej? Okay? Idziemy powolutku. Tam pod schodami ktoś był. Miałem wrażenie, jakby to był Sebek, ale Sebek, on miał takie dziwne oczy i taki dziwny był. Czy idziemy to sprawdzić pod właśnie schody, czy nie on wiem, tu jest? Pierwszy. Nie ma! Zniknął, no i ale był! Chwilą. Ale był, widziałeś, to tam to ktoś był! I nie ma! Widziałem, był przed chwilą i go nie ma, ja nie wiem. Ale co? My albo mieliśmy zwidy, albo nie wiem, to było ale dziwne. Ale dobra. Dwoje, tak? Idziemy do góry, czekajcie. Dobra, wiecie co, jadę się schować do mojego pokoju, do sypialni idę. A ty bądź na czatach, tutaj stój. I co, samego mnie zostawiasz? Nie no, ja żartuję masz, sobie, nie, masz nie. Tu być i patrz się przez okno, czy ktoś nie nadchodzi. No dlaczego ja? On będzie pilnował wejścia. Ja idę pilnować drugiego wejścia. Idę sobie do góry, tu jest drugie wejście, więc musimy chyba to wszystko zamurować, żeby tutaj niczego nie było. Ej, ktoś tam stoi! Za tymi ubraniami widzę! Ktoś stoi! Patty? Czy to ty? Trzyma nóż. Ej, widzę, normalnie nóż jest. Znikło! Nie ma, znikło, widziałem, tutaj było coś, Alek, chodź szybko, Alek! Co się dzieje, gdzie, no, na górę, co? Widziałem, ej, co ty masz na głowie? Ja kask mam, bo się boję. On sobie kask założył. Ej, chodź, serio, chodź, zobaczyć, tutaj stała osoba, Patty, tu była, ej, nie ma już, ale... Nie ma tu nikogo, to... co ty serio, widziałeś? Była Patty, za tymi ubraniami była Patty. Co jest grane, może to jest powiązane z tymi piorunami? Bo piorun walnął w domek Sepka, w domek Patty i w domek królowej pszczół, coś tu jest mega dziwnego. Słyszałem te pioruny, takie głośne były, mocne i ale blisko jak gdzieś tutaj. Ale jak oni wyglądają? Patty miała nóż, Sebek miał nóż, o co chodzi? Nagle pojawiają się, znikają, albo oni się kim stali, może oni się w kogoś zamienili przez te pioruny. O, nie, nie mamy duży problem. Czerwone mieli, ja nie wiem co mamy, się stało. Dobra, wiecie, ja idę schować do WC, WC będzie bezpiecznie, tutaj się schowiemy. Tam ktoś stoi, znowu, ej, patrz, jaka ma oczy, to królowa, znikła, widziałeś? To nie była królowa, to ta pszczółka taka? To chyba była królowa, serio, no.
to była królowa, tutaj za oknem była... Nie ma jej, no normalnie znikła. Czekaj, wyskakuj przez okno, idź to sprawdzić, No znowu tu jest, widzę ją, tu jest. Co? Znowu tam jest, czekaj, w nogi. Na górę, na basen, do góry. Na basen, wyżej jeszcze? Do szafy, czekaj, do szafy. Do której szafy? Czekaj, zgubiłem się. Rozchowałem się, okej, chowię się. Gdzie jesteś, Alek? Zgubiłem się, czekaj, gdzie ty jesteś? Chowię się, koło szafy. Do szafy nie mogłem wejść, bo miejsca tam. Ej, dobra, idzie, tu się chowam. Ja czekaj, to ja będę na szafę. Ej, mam pomysł. Zamontujmy kamery. Ej, weź kamery. To będzie dobre. Masz kamerę? Dobra, weź mi wyrzuć i monitor jeszcze. Ej, weźmiemy kamerę. Monitor, może dobra. Zainstalujmy kamerę na dworzu i zobaczymy przez kamerę, czy ktoś będzie na zewnątrz. Ej, to będzie dobry pomysł. Dam kamerę przed samymi wejściami. Czekaj, tutaj nikogo nie ma. Uważaj. Bo oni mogą się pojawić wszędzie. Oni stali się chyba potworami, jakimiś exe dosłownie. Dobra, weźmy, zamontujmy kamerę jedną. Czekaj, tutaj zamontuję, przed wejściem kamerę. Zaznaczyłem ją, dobra, jest zaznaczona. Idziemy, idę już z powrotem, dobra, zaznaczyłem kamerę. Chodźmy się schować w pokoju najlepiej, tak będzie bezpiecznie. Idziemy do pokoju, zobaczymy, gdzie oni będą następnie. Teraz patrzymy przez tą kamerę, będziemy obserwować, może ktoś tam się pojawi. Chodź, Alek, tutaj, za szafę. Dobra, Alek, co ty wziąłeś? Ja mam patyk, żeby się bronić, Alek wziął patyka, dobra, patrzymy na kamerę. Mamy tylko jedną kamerę, a wy widzowie, co wy możecie kliknąć? Tylko jedną łapeczkę w górę. Pamiętajcie o łapeczce, no. Tylko jednej brakuje, tak jak jedna kamera. No weź ktoś kliknij jedną łapeczkę, plosę. No teraz 3, 2, klikamy. Puk! I jesteś. Stoi, mówiłem, wiedziałem. To Sebek, ale zniknął, miał czerwone oczy, widziałem go. No był tutaj z dwoma nożami, był, stał tutaj. Może w tym pomieszczeniu się ukrył. Czekaj, przewijam kamerę teraz na prawą stronę, ale nikogo na razie nie widzę. Deszcz dalej pada, ciemno jest, bardzo mocno ciemno. No niczego na razie nie widać. Ej, coś tu stoi, to Sebek z czerwonymi oczami. Szybko, uciekaj, w nogi. W nogi, gdzie jesteś, Alek? To był Sebek, tutaj to był jestem, Sebek. O, Patty tu stoi z nożem. Patty, ewakuacja. Szybko w nogi, do piwnicy, szybko, dawaj, do piwnicy. Okej, chowamy się, do pralki się chowaj, dawaj do pralki tam się wejść? Chowiemy. Jak tam mam wejść, pozwól się. Chodź do pralki razem ze mną, dawaj, wchodzimy do pralki. Okej, tu będzie bezpiecznie, dobra, jestem w pralce, tu będzie dobrze. Ukrywam się, ale gdzie jesteś? Jak ty wracasz do tej pralki? Tu Patty przyszło, widzę ją. Patty jest, dobra, ja się chowię. Ona przyszła na dół, znikła. Ej, gdzie ona jest? Teraz znikła, nie widziałem jej. Dobra, ja się chowię w pralce, jak coś. Jestem w pralce. Tutaj. W jakiej pralce jesteś? W pracy jestem, Alek, schowaj się, nie wiem, gdzieś. Możesz się schować do tego, do tej skrzyni tutaj możesz się schować. Czekaj, ja teraz... Też? Ja wszedłem do pralki, gdzie jesteś? Czekaj, nie widzę cię. Gdzie? Stoi tutaj, stoi. Jo, jestem w pracy, widziałem Sebka, normalnie jest. Widzę, kupaczu, ma dwa noże, zniknął. Dobra, jestem w pracy. Dobra. Gdzie jesteś, Alek? Nie widzę cię. Czekam przed nimi. Czekaj, wejdę do skrzynki, okej? Okay? Wchodzę do skrzynki. Jestem w skrzynce, ej, ale fajna. Dobra, ej, teraz jestem naprawdę ukryty bardzo mocno. Dobra, i teraz, czekaj, nie widzę. Ej, tu jest dobra skrytka. Chodź, Alek, na dół, do piwnicy zejdź. Ale oni tu wszyscy są. Ale mam skrytkę, patrz, czeka skrytka. Ale kozak. Ej, wszedłem do niesamowitej skrytki. Chodź na dół. O, królowa idzie. Królowa teraz szuka. Patrzcie, ona idzie z nożem. I gdzieś tam weszła. A nie widziała mnie, ale mam skrytkę. Nie widzę, bo jestem w skrzyni, czaisz? Dosłownie. Alek, zejdź na dół do piwnicy. Gdzie ty jesteś, rzecz, no? Do piwnicy. Jestem w piwnicy. No to wejdź na... do pralek. Czekaj, gdzie ty? Nie widzę cię. Czekaj, kopię się. Tu jest, do góry! Zniknął. Ej, o czym mnie widział? Jak mnie przestraszył. Ej, on był u góry. Jak oni się pojawiają? Słyszał, tutaj jestem. Gdzie jesteś? Za tobą. To ty! Co jesteś ty? Ej, się przestraszyłem, myślałem, że to Patty. Ściągnij ten kask, myślałem, że to Patty. Się przestraszyłem, lol. Ej, jak ty mnie przestraszyłeś w ogóle. Dobra, chowaj się, co ty robisz? Ej, uważaj, tam coś jest. Czekaj, dobra. Co tam jest, uważaj, Alek! Uważaj, co tam jest! Ej, co to jest nożem było? Królowa, przyszło mnie! Oni są mekse! Oni się stali jakimiś potworami. Dobra, szybko uciekamy, w nogi, wychodzę! Szybko, w nogi! A tu Patty stoi, nie? Biegnij na górę. Szybko, na górę, uciekamy z tej piwnicy. Czekaj, zamuruję ich. A masz, teraz zamurowałem. Dobra, uciekamy. A, tu jest, jak ona się pojawia? Dalej, biegnij dalej. Sebek też tutaj jest, Sebek tam jest z dwoma nożami, jak oni się pojawiają. W nogi. Ej, ciemność. Szybko. Wszystko jest przez ciemność. Nic nie widzimy. Ale ten deszcz pada. Ściągaj to z
głowy! O nie, tam są, patrzcie, królowa u góry na dole Patty. Oni są eksy, mają czerwone oczy, czaisz? To już nie są nasi przyjaciele. Tam jest Sebek. Musimy uciekać, już ich nie ma? Gdzie oni się... co, zniknęli? Tam jest Sebek, tam stoi Sebek. W nogi, szybko uciekaj! Szybko, uciekam. Biegnę. Chodź za mną. Zwiamy. Dobra, mam pomysł. Potrzebujemy czegoś, żebyśmy mieli widno. Musimy mieć widno. Ja mam pomysł, bo my w ciemności nie widzimy. Saba jest widoczność. Musimy mieć widno. Pochodnie? Czyli idziemy, podejdźmy do sklepu, może coś będzie w sklepie. Patrz, stoi tam u góry królowa. Nie. Czekaj, może ich tutaj nie będzie. Okej, ich tutaj nie będzie, poważnie. Dobra, idziemy, chodź, szybko. Odbiegnę za tobą cały czas. Tu jest jedyny sklep w całej wiosce. Teraz zobaczymy, może tutaj nikogo nie będzie. Sklepowa tutaj była. Wiedźmo jesteś? Nie ma. Ale jest. Jedna rzecz jej została. Ej, patrz, jest jedna rzecz na sklepie, widzisz? Jedna rzecz. I to jest miotana mikstura, ale czekaj, coś tu pisze. Jedna rzecz równa się jeden diament. O nie. Masz coś? Masz kasę? Mam tylko jednego takiego dolarka. Aha, to dolary, okej, dobra. No to w takim razie mamy dolary. Dobra, wyrzucimy, ale daję jakiś diament. Musisz diament wykorzystać. Diamenta? Skąd ci diamenta wezmę? Jednego wyrzuć. Czekaj, wyrzucamy, musimy za to zapłacić. Ale nikogo tutaj nie ma. Dobra, ale dawaj, płacimy za to. Ja nie mam diamenta. Masz diamenta, widziałem, dawaj rzecz, ty. No, dobra. Rzucaj, okej, mamy diament, dobra, płacimy to. Okej, zabieramy teraz. Rzuciłem tutaj diamenty, nie wiem dla kogo, ale proszę bardzo, i zabieramy teraz to. Miksturę. Chodź, Alek, tutaj podejdź do mnie. Idę. Mamy miksturę, uwaga! Jest to miotana mikstura Noctowizji! Mamy Noctowizję! Ale super, dobra. Jest to miotana mikstura Noctowizji, czyli dzięki tej miksturze będziemy mogli widzieć za dnia. I wtedy, jak już teraz rzucę ci pod nogi i pod swoje, będziemy mieć widoczność i musimy się rzucić na Sebka i Patty, ich dobić. Wyciągniemy mieczy wtedy. Wtedy dasz Alek miecze, jak będziesz miał. Tak jest, kapitanie. Okej, 3, 2, 1 i teraz go! Jest! Mamy widoczność! Ale jasno, dobra. Widzimy teraz bardzo jasno, bo to jest Noctowizja. Mamy 5 minut Noctowizji, tylko 5 minut. Tutaj odlicza się czas po lewej stronie, więc Alek, dawaj teraz miecze i musimy ich pokonać. Musimy się na nich rzucić. Okej, to czekaj, już coś wyciągam, proszę. Będziemy bardzo, teraz mieczyki. Musieli ich rozwalić, dobra, patrzcie, za Noctowizję, jak tam jest widno. O, super, dobra, teraz będziemy mogli lepiej widzieć. Tylko jeszcze ten deszcz nam przeszkadza. Łap miecz. Czemu ten deszcz jeszcze nawala? Ten deszcz jeszcze przeszkadza. Mamy miecz, dobra, jest to drewniany miecz, nie jest to jakiś za dobry miecz, ale ma słabe narzędzia. Weźmy sobie teraz tą pochodnię. Ale ten deszcz, dalej mamy deszcz. Mamy patyk, deszcz? Nie, ten deszcz przeszkadza. A może jakieś zaklęcie wywołamy, ty? Ja powiem abrakadabra. Nie, i to zniknie. Nie działa, cicho bądź, to nie działa. No dlaczego on jeszcze pada, no? A abrakadabra, to takie zaklęcie nie działają, to tylko... Zadziała, bo tylko to z czasem musi zadziałać, ja ci mówię. No czemu ten deszcz pada cały czas, no? Deszczu, poważnie! Deszczu, no. No i jakie ma zaklęcie niby, no? Czary mary, znikaj deszczu szybko jak moje gary w lodówce. Co? Nie, to wiem. Nie zadziała, to jest niemożliwe. Zadziała, 100%. Co? Jak deszcz przestał padać XD? Ja jestem magikiem. Jak to zrobiłeś, no? Czary mary, akabadraba? Dobra, deszcz zniknął. No dobra, okej, weźmy, teraz się skupmy. Biegnijmy. Alek, musimy rzucić ci na Sebka. Robimy przyłapkę, robimy przynętę. Ty będziesz przynętą, ty będziesz udawał mięso. Ale ty będziesz, dlaczego ja? Będziesz udawał, że jesteś mięsem i ja się rzucę. Jak się koło ciebie pojawi Sebek albo Patty, albo królowa, obojętnie, jakaś jedna osoba, to wtedy ja się rzucę i rozwalę jedną osobę. No to lecimy. Weź, stań w tym miejscu idealnie. Stań tutaj na środku, stań tutaj. Ale czemu ja? Ja będę się ukrywał tędy. Dobra, idź tam dalej. Stój! Dobra, okej, koło tego grilla. Stoję. Dobra, ja będę tutaj się skrywał, okej, ja się tu skrywam, a on tam będzie, dobra. I krzycz teraz, krzycz, że jesteś jedzeniem. Dawaj. Halo, jestem jedzeniem. Skacz. Halo, Swoje mieczyk, i dookoła. Chowa mieczyk i ten, albo wiesz co? Co, jestem? Smile, tu. Gdzie? Tutaj, tu. Gdzie? Zjedz mnie, patrz, mięsko. Tak, skacz, błaj, że mięso. Ty, nie ma go. Gdzie halo, mięso. Musimy się na niego rzucić, że on się może... Jest, skoczymy, rzucam się, dawaj go. Masz, podaj, ty, eksy, sebek, dawaj go. Padaj, że jest, rozwaliłem go, dobra, padł. Jeszcze została królowa i Patty. Dobra, druga przynęta. Udawaj rybę w tym, w wodzie udawaj rybę. Dobra,
Ja się chowam tutaj w tym domku, chowam się w tym domku. Okej, dobra, schowam się tutaj, okej, dobra. Gul, jestem rybką, gul. Jak robi ryba? Musisz tak, psiu, no jak? Nie, tak nie robi. Psiu. Tak chyba robi, no dawaj. Gul, daj rybę, teraz ktoś się pojawi, zaczyna. Jestem rybką, patrzcie, jestem rybką. Jestem rybką. Patrzcie, mam. I też mam rybki, patrzcie, mam rybki. No, patrz rybki. No, a czekamy, aż ktoś się pojawi. A jest to działa. Jest Mati, dobra. Udawaj rybę. Wykop się, gul. Udawaj rybę, dobrze, udawaj. Udawaj. Niech skoczy, dobra. Czekamy. Tak się fajnie pływa. Dobra. Jest skoczyła, dawaj. O masz, w głowę, eksepati tu była. Dobra, padła, dobra, rozwaliliśmy. Eksepati, lol. Jeszcze została królowa pszczół. Ostatnia exe, no, musimy rozwalić i wtedy może minie ta noc, Alek, nie? To co mam teraz udawać? Jak rozwalimy królową pszczół, rozumiesz, o co chodzi? A, no rozumiem. Dobra, musimy teraz, nie wiem, kogo udawać. Ubierz się za myszkę Miki, bądź myszą. Za myszkę Miki? Dobra, mogę bądź myszką. Dobra, teraz Alek będzie udawał myszą. O, proszę bardzo, czekaj, to nie wszystko. Idź tam, w tym kierunku, ja będę tutaj stał, no idź. Ja będę tutaj ukrywał się, patrz. Teraz jest git? Patrz, jak on wygląda, jest myszą. Jestem myszką. Pi. Ej, tak mysz robią. Tak mój człowiek. Nie umiem tak, ale mogę te. Myszy składak, hejka, jestem myszką Miki. Udawaj, czekamy na królową pszczół, aż się pojawi. I wtedy na nią się rzucimy. Cosiek, hej. Gdzie ona jest, widzisz ją, czy nie? Gdzie ta królowa jest? Nie widzę. Tu jest, widzimy. Czy ona gdzieś tutaj jest, ona tu jest tak dużo, ona jest mądrzejsza. Gdzie ona jest? Gdzie? Goni. Czemu ty cały czas udajesz ten głos? Widzę, dawaj ją, rzucamy się na nią, a masz, ty królowo, padaj ty, eksy królowo, dawaj ją, rozwalamy. Bijemy ją. Padaj rzecz, no ile ona ma życia? Ona jest mocna, nie mogę, rozwaliłem ją. Dobra, padła. Jest, jasno się zrobiło! Pokonaliśmy eksepati, eksesepka i eksekrólową. Jest! Mamy to! Piątka to myszka! Mam nadal być myszką Miki, czy nie? Nie, już nie musisz być. O. Zostawcie dla myszki ten łapeczkę. Jest! Rozwaliliśmy się! Zrobiło widno! Pokonaliśmy Patty i królową sepka ekse. Ale to było ciemno i było źle. Ale teraz już jest widno, już jest super. A wy widzowie możecie wbić na mój super sklep. Po koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie. Sprawdzajcie. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. Też możecie wbić do mojego Instagrama, na Facebooka na przykład. Wszystkie linki macie na dole. Widzimy się jutro. Odcinki są codziennie, także do jutra.